O rany, w świecie lalek nastała apokalipsa. Ale wszyscy nadal muszą chodzić do szkoły. Zacznijmy nowy rok szkolny z Lalilu. W postapokaliptycznym świecie każdy przedmiot jest na wagę złota. Możesz użyć wszystkiego, co znajdziesz i ponownie to użyć jeszcze wiele razy. Ta dziewczyna zapełniła cały wózek, ale zgubiła słuchawki. Zombie dziewczyna je podniosła. Wezmę je sobie. Wiesz, ludzie mogą zrobić z nich respiratory. I... Grrr, już jestem zombie. Zwrócę je. Grrr, zgubiłaś je. Następnym razem bardziej uważaj. I nie bój się mnie. Jestem bardzo przyjazna. Ściągnij silikonowe wkładki i przyklej cekina jako filtr. Zrób respirator ze starych słuchawek. Przyklej dwa koraliki o ostrych krawędziach po bokach. Dodaj opaskę i brokatowe gwiazdki. Wyjście do szkoły to prawdziwe wyzwanie. Nigdy nie wiadomo, kiedy może zdarzyć się kolejna radioaktywna eksplozja. Trzeba zawsze mieć przy sobie respirator. Zrobimy teraz spódniczkę z worka na śmieci. Odetnij róg spódniczki i zaokrąglij krawędzie, żeby powstała rozkloszowana spódnica. Zrób pasek z fioletowej wstążki. Szkoła zorganizowała konkurs na najlepsze przebranie zombie. Młodzi projektanci szukają nowych materiałów i inspiracji w śmietnikach. Każdy ma na biurku worek na śmieci. Musicie skończyć spódniczki o oryginalnych krojach do końca lekcji. Dziś wszystkim dobrze poszło. Zrób plecak z opakowania po jogurcie. Wytnij kawałek papieru piankowego. I pomaluj go neonową farbą akrylową. Wytnij dodatkową kieszeń. Zrób klapę na górze. Przymocuj paski po bokach. Przyklej wstążki i półkoraliki jako zapięcia. Przyozdób plecak naklejką Zagrożenie biologiczne i dodaj paski na plecy. Leslie, nie zapomnij najważniejszych rzeczy do szkoły. Antidotum dla ciebie i radioaktywne odpadki dla zombie dziewczyny. Poprosiła cię o smakołyki. Hej, oto twoja butelka! Boję się, że za każdym razem pomylę butelki. Zrób sztalugę z kawałków tektury. Pomyśl nad wzorem i przyklej różne koła zębate. Pomaluj je srebrną i złotą farbą akrylową. Przymocuj metalowe klipsy do papieru. Zrób ramę z drutu. Przymocuj koła zębate do nóg. Leslie ma nowy pomysł na malowanie i przyniosła papier. Możesz namalować mój portret? I spraw, żebym nie była taka straszna. Proszę! Okej, na pewno nie będą ci przeszkadzać moje zdolności manualne. Haha, portret zombie dziewczyny wygląda zupełnie jak żywy. Albo w sumie jak pośmiertny. Zróbmy biurko. Usuń górę i dół butelki po Pepsi. Zrób metalowy arkusz. I wytnij odpowiednie kształty. Zrób nogi biurka ze słomek. Użyj jeszcze jednej zagiętej słomki i metalowej części, żeby zrobić blat. Biurko nie jest zbyt wygodne, ale możesz użyć tego żelastwa, żeby bronić się przed agresywnymi zombiakami. Podoba ci się moja ulubiona książka o broni biologicznej? Na śmietniku można znaleźć prawdziwe skarby. Na przykład różnokolorowe kawałki plastiku. Weź LEDową żarówkę. Przyklej kawałki tak, żeby wyglądały jak witraż. Wyglądają zupełnie jak cukierki. Ale niewielu pamięta, jak smakują. Przyklej na spodzie koralik. Włóż w środek drut i klips biurowy. Lampa biurowa jest gotowa. Będziesz potrzebować światła podczas robienia lekcji. Dziś wysłuchamy raportu o ponadnaturalnych siłach. Co chciałabyś nam powiedzieć?
Niech pokaże. Światło już mruga. Zombie kontroluje napięcie. Zróbmy pudełko na drugie śniadanie. Potrzebujemy pokrywki od opakowania i plastikowej półkuli. Połącz połówki satynową wstążką. Łatwo jest je otworzyć i wyciągnąć jedzenie. Przyklej naklejkę do pokrywki. To prawda! Pizza pozostaje świeża w tym pudełku o wiele dłużej. Nawet jeśli jedzenie jest tu przez cały tydzień, zachowuje świeżość przez długi czas. Okej, czas na obiad. Najważniejsze to nie pomylić jedzenia. Zombie, ta ręka jest dla ciebie. A Zuzia zje pizzę. Kiedy nikt nie będzie patrzył, spróbuję twojej pizzy. Fuj, jak to można jeść? Oblecha, zabiorę ją. Zrób stojak na kredki. Uformuj kawałek plastiku w ten sposób. Nanieś krople gorącego kleju na butelkę perfum. Przyklej kawałek i zostaw do wyschnięcia. Zróbmy kredki z wykałaczek. Zombie Girl spędza całe dnie w śmieciach, a dziś jest jej szczęśliwy dzień. Ile tu słomek! Jej koleżanka też zauważyła słomki. Daj mi jedną. Potrzebuję ją do szkoły. Okej, weź ją sobie. Wcale jej nie potrzebowała. Następnego ranka dziewczynka ma już pojemnik na kredki. Wow! Nie wpadłabym na to. Podrzuj papier na takie kawałki. Przypal je zapalniczką. Przekłuj papier igłą i zszyj notes. Ta okładka miała na sobie napisy. Pewnie to była lista tych, którzy przeżyli. Świat się wali. Zostały tylko zardzewiałe auta, góry cegieł i radioaktywne śmieci. Ale trawa nadal jest zielona i biegają po niej dzieci. Ten chłopiec pali stare gazety. Co robisz, Billy? Pachnie spalonym papierem. Zobaczmy, co tu jest napisane. Wow, to lista tych, którzy przeżyli. Przeczytaj na głos. Zrób wazon z korka do wina. Dajmy temu kwiatkowi drugie życie. Korek utrzyma wilgotność kwiatka i da mu składniki odżywcze. Ziemia jest skażona, ale nasz kwiatek przeżyje w doniczce. Dziewczyna szła przez opustoszały park, gdy nagle coś ją zatrzymało. Nie wierzę własnym oczom! Ten kwiat wyrasta z korka! I rośnie tak szybko! Muszę pokazać go nauczycielce. Hej wszyscy, zobaczcie! Znalazłam sposób na odnowienie szkolnej szklarni! Zrób rower ze starych kółek auta. Podgrzej dłuto i zrób dziurki w kołach. Przełóż gruby drut przez dziurę i zrób taki kształt. Zrób resztę elementów z drutu, łącznie z ramką, siedzeniem i pedałami. Zrób z przodu koszyk. Dziś Kasia przyniosła najcenniejszą rzecz. Kwiatek! Dziewczyny zdecydowały się posprzątać opuszczony trawnik. Wszystko, co znajdziesz, może zostać użyte ponownie. Kółka i drut. Oczywiście, to rower! Teraz dużo łatwiej jest dojechać do szkoły. Zrób szkolną tablicę z płyty pilśniowej. Pomaluj ją na czarno. Napisz lekcje w szkole kredą. Znaleźliśmy kilka gałęzi i kawałek ściany z suchego tynku. Zrób dziury. Wlej superglue do środka i zainstaluj gałęzie. Łatwiej zainstalować w ten sposób tablicę. Zaczęła się nowa lekcja. Widzę, że nie wszyscy jeszcze są. Pani Lilio, jesteśmy z siostrą spóźnione. Co się stało? Masz jakąś wymówkę? Napisz na tablicy. Jestem zombie. Zombie. Ciężko to będzie zapomnieć. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lalilu.